Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany informator rekrutacyjny Oświeć się na Łemka, a w nim znalazłam informacje na temat kierunku wojsko -znastwo. Zapraszam do prezentacji. Zacznijmy od opisu samego kierunku. Studia na kierunku wojsko -znastwo to unikatowa oferta dedykowana osobom zainteresowanym historią wojskową, Sztuką wojenną oraz służbami mundurowymi. Program nauczania skupia się na dostarczeniu wiedzy z zakresu problematyki militarnej, analizy bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego, a także historii wojskowości. Kierunek ten przygotowuje studentów do pracy w wojsku polskim, policji, archiwach, kancelariach tajnych i jawnych, jednostek administracji publicznej. Jeśli są Państwo zainteresowani wyborem tego kierunku, warto przyjrzeć się warunkom rekrutacji. Należy przedłożyć wynik z egzaminu maturalnego z jednego z wymaganych przedmiotów z listy, a do nich należą. Historia albo język polski, część pisemna lub język obcy część pisemna, biologia, chemia, filozofia, fizyka lub fizyka i astronomia, informatyka, geografia. Wiedza o społeczeństwie, lub historia sztuki, albo matematyka. Dany egzamin maturalny można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jednak warto zwrócić również uwagę na przelicznik dla poziomu. Dla poziomu rozszerzonego jest on korzystniejszy, jest on wyższy. Sprawi, że w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskają Państwo wyższą liczbę punktów a to może przedłożyć się na pozytywny wynik rekrutacji i uzyskaniu indeksu na studia. Przejdźmy teraz dalej do zakresu kształcenia, a on obejmuje między innymi sztuki wojenne i konflikty zbrojne. Studenci zdobywają dogłębną wiedzę na temat sztuki wojennej, analizując taktyki i strategie wojsk lądowych oraz marynarki wojennej. Również odbywają się zajęcia z zagadnieniami z zakresu kartografii wojskowej, Umożliwiając zrozumienie roli map w dziedzinie militariów. Studentom przekazywana jest również wiedza dotycząca broni oraz mundurów, co stanowi istotny element zrozumienia historii wojskowości również do zakresu, zakres kształcenia obejmuje bezpieczeństwo międzynarodowe. zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego stanowią istotny element programu umożliwiając zrozumienie globalnych wyzwań i konfliktów. Studenci również poznają aspekty prawne związane z funkcjonowaniem sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, i program studiów zawiera praktyki pozwalające studentom na zdobycie doświadczenia praktycznego, a także współpracę z instytucjami takimi jak Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Jakie są perspektywy zawodowe dla absolwentów? Otóż mają tacy absolwenci różnorodne możliwości zawodowe, takie jak praca w Wojsku Polskim i Policji, Zatrudnienie w archiwach i kancelariach jednostek administracji publicznej, badaniach historycznych i naukowych nad wojskiem, prace w muzeum wojskowych, specjalistyczne stanowiska w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, jest również możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich i doktoranckich w dziedzinie wojskoznawstwa. Dlaczego w takim razie warto studiować wojskoznawstwo? Już podpowiadam, dlaczego. Ze względu na program dydaktyczny. Zajęcia praktyczne i teoretyczne są ukierunkowane na dostarczenie solidnych podstaw do rozwoju kariery w wojsku polskim, policji, czy też pracy w instytucjach związanych z bezpieczeństwem. Również warto ze względu na nowoczesną Bazę dydaktyczną doskonałe warunki lokalowe, które sprzyjają efektywnej nauce i zdobywaniu praktycznych umiejętności. Również warto ze względu na współpracę z instytucjami wojskowymi, a to umożliwia na praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy i również możliwość udziału w wojskoznawczych kołach naukowych, w których można rozwijać zainteresowania. I jeśli jeszcze Państwo nie odwiedzili naszego miasteczka uniwersyteckiego, ja zachęcam do takich odwiedzin i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do widzenia.